Psalm 106 jest znakiem i świadectwem walki Izraelitów o wierność objawieniu przeniesionemu przez Mojżesza. Psalmista przypomina, że ojcowie mieszali się z poganami i uczyli się postępować jak oni, że mieli tę tęsknotę, żeby czcić jak wszystkie inne narody bałwany, ale że to wszystko stało się dla nich pułapką. I psalmista przypomina, że szczęśliwi są ci, którzy strzegą przykazań, przykazań Boga, przykazań objawionych oczywiście przez Mojżesza. Każdy człowiek, który podąża drogą Bożą, gdzieś ma tę samą walkę w swoim sercu. Czy iść drogą, którą Bóg przed nim otwiera, drogą, która niejednokrotnie jest inna i niepodobna do dróg, po których kroczą inni ludzie, czy właśnie przez jedność z ludźmi zrezygnować z tej drogi i trzymać się tych zwyczajów, tego sposobu myślenia, tego sposobu działania, który widzimy wokoło. Izraelici niejednokrotnie ulegali tej pokusie i my też jej niejednokrotnie ulegamy, bo droga Boża gdzieś wyłącza nas ze świata, czyni nas odmiennymi, czyni nas innymi od ludzi żyjących wokoło i niejednokrotnie skazuje nas na samotność. Psalmista wie doskonale, że ten trud, który się wiąże z trwaniem przy Bożych przykazaniach i przy drodze, którą rozpoznajemy jako droga Boża, prowadzi do szczęścia. Szczęśliwi są ci, którzy tą drogą postępują, sprawiedliwie postępują w każdym czasie. Niech zatem jego słowa będą i dla nas zachętą, aby nie przejmować się tym trudem, który wynika z samotności na skutek wierności Bogu i temu sposobowi istnienia, który on nam proponuje, bo wierność Bogu nas uszczęśliwia.